Na początek to jednak kilka zupełnie elementarnych faktów. Francisco Franco, a właściwie gdyby w pełni przedstawić zarówno jego imiona, jak i apellidos, czyli nazwiska, to byłoby to bardzo długo. Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco i Bahamonde Salgado Pardo de Andrade. No, trzeba się trochę namęczyć, żeby to przeczytać. To jest taka zresztą anegdota, jak w Pirenejach na granicy hiszpańsko-francuskiej w zimie gdzieś zabłąkali się jacyś Hiszpanie, no ale szczęśliwie widzą, że jest jakaś oberża po stronie francuskiej, więc walą te drzwi. Oberżysta przez drzwi pyta, kto tam? No i ten, który stał na czele, to odpowiada właśnie pełnią swoich imion i nazwisk, a na to oberżysta mówi, dobrze, dobrze, wchodzić, tylko niech ostatni zamknie drzwi. Więc no, te podwójne nazwiska, prawda, no to jest pierwsze apellido, no to jest nazwisko rodowe, tak jak każdy z nas się nazywa, prawda? Natomiast drugie to jest nazwisko matki. Tylko, no, że niekiedy te nazwiska są właśnie rozbudowane. Im bardziej stara i nobliwa rodzina, tym więcej ma tych członów nazwiska, do tego jeszcze i tytułu arystokracji dochodzą. Przez to można łatwo odróżnić poszczególne osoby, więc na przykład jeśli takie popularne nazwiska jak Gomez czy Fernandez, no to jest parę milionów, prawda, tych Gomezów czy Fernandezów, no to jak się doda to drugie, no to już można wiedzieć, o kogo chodzi. Więc ja oczywiście już będę mówił w skrócie. Francisco Franco urodził się w roku 1892 w miejscowości El Ferrol w Galicji, czyli najbardziej wysuniętej ku Atlantykowi w prowincji hiszpańskiej. A zmarł 20 listopada 1975 roku w Madrycie. No właściwie w El Pardo, koło Madrytu dokładnie. I no, był zawodowym wojskowym, współtwórcą i zastępcą dowódcy hiszpańskiego Legionu Cudzoziemskiego w 1920 roku. Kilka lat później został najmłodszym w całej Europie generałem. Nie uczestniczył, co warto podkreślić, w konspiracji wojskowej przeciwko Republice. Przyłączył się w ostatniej chwili do tej konspiracji. Wszedł, no to on faktycznie rozpoczął Alzamiento Nacional. Nawet w przeddzień oficjalnej daty, czyli 18 lipca. I wchodził w skład Junty Obrony Narodowej, która się ukonstytuowała na początku powstania, a formalnie od 1 października, ale faktycznie już dwa tygodnie wcześniej został przez członków Junty wybrany generalissimo, czyli generalissimusem głównodowodzącym oraz szefem państwa, jefe de Estado, przybierając także tytuł, tradycyjny w Hiszpanii tytuł wodza, czyli caudilla, caudillo de Cruzada y España, czyli wódz krucjaty i Hiszpanii. Więc od tego dnia formalnie, czyli od 1 października
1936 roku, aż do dnia swojej śmierci był właśnie szefem państwa hiszpańskiego, jefe de Estado Español. Określenie sylwetki Franco w kategoriach ideowych jest niełatwe, dlatego że Franco nie był myślicielem, bardziej ideologiem, twórcą żadnej doktryny politycznej, był do bólu pragmatycznym politykiem i mężem stanu. Napisał wprawdzie kilka książek, ale żadna z tych książek nie miała jakiegoś charakteru doktrynalnego, natomiast można jakby wyłuskać jego poglądy z wielkiej liczby przemówień, które w ciągu swojego życia wygłosił. No i oczywiście z działalności, prawda? Więc kim Francisco Franco był w tych kategoriach ideowych? No zanim określę to, spróbuję to określić pozytywnie, no to najpierw trzeba jakby zmierzyć się z jedną etykietką, oczywiście mu przyklejaną, a mianowicie, że był faszystą. No, często jest jakby wymieniany jednym tchem z Mussolinim i Hitlerem jako ta właśnie diaboliczna trójca faszyzmu. No, tym bardziej, że sam jego tytuł, prawda, Caudillo, jest jakby w pewnym sensie, chociaż tradycyjnie hiszpański, jest w pewnym sensie odpowiednikiem włoskiego Duce czy niemieckiego Führer. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że zwłaszcza w pierwszej fazie swoich rządów, która trwała no, tak przynajmniej 1945 roku, Franco i państwo przez niego stworzone miało pewne cechy podobne do faszyzmu, co zresztą jest dosyć powszechne wtedy w Europie, prawda? Jest to, no, taką cechą jest niewątpliwie istnienie monopartii. To jest, tak powiem, z jego woli, prawda? Po hiszpańsku to się nazywa Partido Único, ale już na przykład, skoro jesteśmy przy tym, to model tej Partido Único był zupełnie inny niż w państwach totalitarnych, w systemach totalitarnych, zarówno proweniencji faszystowsko-nazistowskiej, jak i tym bardziej komunistycznej. No, zwłaszcza z komunizmu, ale to samo jest zresztą w partii nazistowskiej. Największą zbrodnią jest tak zwana frakcyjność, prawda? Kogo się zdemaskuje jako prowadzącego działalność frakcyjną, no to jest gorszy właściwie niż otwarty wróg reakcjonista, prawda? Otóż ta monopartia frankistowska, która miała zresztą najpierw niesłychanie długą nazwę, prawda? Bo to chyba jest rekord, nazywała się, no już powiem po polsku, Hiszpańska Falanga Tradycjonalistyczna i Hunt Narodowo-Syndykalistyczny, prawda? I Hunty Narodowo-Syndykalistyczne. Ona z założenia zakładała możliwość istnienia w jej obrębie nurtów ideowo-politycznych, nawet sobie przeciwstawnych. To dwa najbardziej, że tak powiem, skrajne skrzydła, to jest właśnie tradycjonalizm,
czyli reprezentowany przez tak zwanych karlistów, no, czyli od imienia Don Carlosa, prawowitego, ale wydziedziczonego władcy, po lewicującą i rzeczywiście faszyzującą falangę. Tak? W tę falangę pierwotną, falangę Espaniola, która weszła do tego obozu i która i obie te siły na przykład się wzajemnie nienawidziły i zwalczały. I to było dopuszczalne, a oprócz tego jeszcze cały środek, że tak powiem, wypełniało spektrum, już nie będę mówił jakich, innych ugrupowań konserwatywnych, chadeckich itd. Tak. Czyli to były tak zwane, i to było z góry założone, familias politicas, czyli rodziny polityczne. Czyli to jest tak, jakby można by to ująć, jakby pewien przekrój parlamentu, tylko taki, że jak mamy na przykład to obecnie w parlamencie półkolistą izbę od lewicy do prawicy, to jest tak, jakby przeciąć po środku i powiedzieć, że mają prawo istnieć wszystkie rodziny polityczne, które są od centrum na prawo. Natomiast to, co jest od centrum na lewo, no to jest wróg. To oczywiście nie było bez tarć. Tutaj no, przypomnę znów jedną anegdotę związaną z postacią hrabiego de Rodez, no. A więc jednego z tych karlistów, którzy zdecydowali się wejść do falangi, bo większości jednak karliści byli w opozycji wobec frankizmu, ale my także z opozycji z prawa, to więc tradycjonalistycznej właśnie, uważając frankizm za zbyt nowoczesny, za zbyt modernistyczny. Otóż, żeby zrozumieć tę anegdotę, to trzeba powiedzieć, że połączenie między innymi polegało na tym, że uniformem członka falangi tradycjonalistycznej uniform miał stanowić połączenie kamisa azul, czyli błękitnej czy niebieskiej koszuli, jaką nosili falangiści, i czerwonego baskijskiego beretu karlistów. Tylko było tak, że falangiści starali się nie nosić tego beretu, a karliści starali się nie nosić tej koszuli. No i kiedyś pisano do hrabiego de Rodezno, znaczy mówiono, pytano hrabiego de Rodezno, dlaczego on nie nosi tej koszuli. On mi tak, a dlatego, że ona mi się nie mieści w teczce tak jak beret falangistą. Czy na przykład, jak ponieważ falandze obowiązywała nomenklatura kamarade, czyli towarzysz, tak jak w ruchach faszystowskich czy faszyzujących, no to jak do hrabiego de Rodezno przychodziła korespondencja i w nagłówku było towarzysz hrabia, tak, to on nie rozpakowywał, tylko odsyłał. Ale wróćmy do Franka. Więc oczywiście były pewne elementy pokrewne, jak właśnie istnieje tej monopartii, pewna symbolika, no, choćby pozdrowienie rzymskie, no, ale polscy narodowcy też salutorowano, stosowali, to też nie znaczy, że byli faszystami. Więc żeby, jak tak powiem, rozprawić się z tym twierdzeniem, że Franco był faszystą, to ja powołam się na autora niepodejrzanego o sympatię dla Franco, pisarza hiszpańskiego o liberalnych poglądach, który z Hiszpanii Franco wyemigrował, stał się właśnie francuskim pisarzem, nazywał się Michel de Castillo.
I napisał bardzo ciekawą książkę Hiszpanii, w tym Hiszpanii frankistowskiej, zresztą przetłumaczoną na język polski już dosyć dawno. Nosi ona tytuł Hiszpańskie czary. I Castillo, który był antyfrankistą, prawda, podkreślam, antyfrankistą, liberałem, pisał m.in. tak. W całym świecie zachodnim uczyniono z Franco faszystę. Franco jednak zniszczył faszyzm hiszpański. Był daleki tym bardziej od filozofii nazistowskiej. Rosenberg w Hiszpanii zostałby wtrącony do więzienia. Te historie wysokich, jasnowłosych Haryjczyków tworzących rasę panów i ludów niższych predestynowanych do roli niewolników Germanów, ta obsesja siły i okrucieństwa, wszystko to nie interesowało wcale Caudilla. Generalissimusowi nie chodziło o przeprowadzenie rewolucji, ani o zbudowanie nowego społeczeństwa. Bronił honoru, czyli wiary Hiszpanii. Zamknąć frankizm w tym worku na wszystko, jakim stało się słowo faszyzm, znaczy zrezygnować ze zrozumienia czegokolwiek z ostatnich 40 lat historii Hiszpanii. Franco nigdy nie był faszystą. Oczywiście pozdrawiał tłumy ręką uniesioną do góry, ale nosił wiele innych nakryć głowy i wszelkiego rodzaju mundury, zależnie od okoliczności. Jeśli idzie o organizację państwa, przyjmował w istocie idee, które były pod ręką. Było mu wszystko jedno, czy muzyka grała taki czy inny hymn, jak się nazywało państwo. Dlatego niewysokiego, zamkniętego w sobie człowieka liczyło się tylko państwo potężne, zjednoczone i katolickie. On sam chciał być jedynie narzędziem opatrzności. Franco nie myślał o zorganizowanym ludobójstwie. Nie dążył do eksterminacji jakiejś rasy lub jakiegoś ludu. Wiedział, że ma misję do spełnienia. Ma wyrwać marksizm z ciała Hiszpanii. Bóg go wybrał, aby stał się ramieniem jego sprawiedliwości. Więc to tyle na temat domniemanego faszyzmu. Natomiast jak pozytywnie można określić jego przekonania? Myślę, że określają je trzy słowa, trzy zarazem idei i zasady. Pierwszą jest właśnie po prostu katolicyzm. Franco miał augustyńską koncepcję civitas Dei, państwa integralnie katolickiego, misyjnego, wojującego w obronie wiary i realizującego unidad politica, która jest unidad katolika, jednością katolicką. Nie jest przypadkiem, chociaż oczywiście to nie sam Franco to rozpoczął, bo to właśnie raczej karliści pierwsi określali powstanie jako krucjatę, ale przyjął to określenie. Znów powołam się na Del Castilla. Generał Franco pragnął stworzyć znowu jedność narodową wokół katolicyzmu. Łączył w ten sposób zasady religijne ze wspólnotą ludów i iberyjskich. Caudillo Hiszpanii z łaski Boga to nie jest zwykła formuła mająca uprawomocnić władzę. Państwo laickie, wrogie katolicyzmowi, było dla niego antypaństwem, było królestwem antychrysta. Stąd niechęć, jaką Franco żywił do wolnomularstwa, do tych podstępnych wrogów, którzy zdołali przeniknąć do państwa, by zasztyletować Kościół Chrystusa. Jego nienawiść do marksizmu wywodziła się z tych samych źródeł chrześcijańskich, a jego działaniu przyświecał jeden cel – oddać Hiszpanię w ręce Boga. A więc z katolicyzmu wynika właśnie także określenie dwóch podstawowych wrogów Hiszpanii, czyli masonerii i marksizm. O masonerii zresztą Franco napisał książkę pod pseudonimem Jakim Bóg.
Więc to jest pierwszy element. Drugi to ten element z pewnym bardzo istotnym od razu zastrzeżeniem muszę wymienić, no bo słowo to może być też różnie rozumiane, to słowo nacjonalizm. Ale jaki nacjonalizm? Otóż Franco był niewątpliwie pod wpływem takiego nurtu ideowego w Hiszpanii, który oczywiście bardzo jest zakorzeniony w tradycji, ale który jako nurt ideowo-polityczny ukształtował się dokładnie na początku II Republiki i jako reakcja właśnie na II Republikę i na ujawniony właśnie od razu także jawnie antykatolicki prześladowczy charakter tej republiki, czyli to jest rok 1931. Otóż ten nurt skupiony wokół pisma, które zostało wtedy założone i nosiło tytuł Acción Española, czyli akcja hiszpańska. No, nazwa tutaj zresztą nieprzypadkowo jest podobna, czy nawet do pewnego stopnia wzorowana na Acción Francesa, tak, czyli akcji francuskiej. Współzałożycielem i zarazem głównym myślicielem tego, autorem i myślicielem tego pisma, także jako autor drukowanej i tam wydanej potem jako książka Defensa de la Hispanidad, czyli obrona, no właśnie czego? Nie da się właściwie tego słowa Hispanidad przetłumaczyć. Hiszpanizm, hiszpańskość to fatalnie brzmi, więc dlatego lepiej zostawić je w oryginale. To był pisarz, myśliciel, który nazywał się Ramiro de Maeztu, nazwisko baskijskie. De Maeztu zresztą został na początku wojny domowej zamordowany przez Czerwonych. I jak wielu innych, nawiasem mówiąc, autorów tego pisma. Otóż ideą, która stała się takim credo tego pisma i tego nurtu, było słowo nacjonalkatolicyzmo, pisane zresztą łącznie, jako jeden wyraz. I tu znów jest pewien problem translacyjny, dlatego że no, niby po polsku można to przetłumaczyć jako narodowy katolicyzm, ale to w języku polskim niosłoby to za sobą zupełnie fałszywą konotację. To znaczy można by sądzić, że to jest katolicyzm jakoś zredukowany do wymiaru narodowego. Tak? Taka religia narodowa. Że na przykład już nie hiszpański katolicyzm, to już byłby jakiś gość. Otóż w tym słowie nacjonalkatolicyzmo chodzi o coś dokładnie przeciwstawnego. Chodzi o to, że ponieważ Hiszpania jest nie tylko ze swojej historii, ale jakby z natury katolicka, tak, że od czasu, kiedy wizygocki król Rekaret, tak, w VII wieku porzucił herezję ariańską i przyjął ortodoksyjny katolicyzm, od tego czasu Hiszpania zawsze była katolicka i inna być nie może. A co więcej, historia Hiszpanii, która składa się jakby z dwóch etapów. Pierwszy to jest rekonkwista, czyli odbojowywanie tego, co islamscy Maurowie podbili w Hiszpanii, a drugi etap to jest konkwista, czyli podbój nowego świata, który jest zarazem niesieniem wiary chrystusowej ludom,
które jej dotychczas nie zdały, że to jest racją bytu Hiszpanii. Racją bytu Hiszpanii jest bycie katolicką i misyjną. Tak? Hiszpania została powołana do tego, aby szerzyć Ewangelię w całym świecie. A gdyby Hiszpania tego nie czyniła, gdyby się wyrzekła tego obowiązku, to Hiszpania traci rację bytu. To Hiszpania jest nic nie warta. To Hiszpania zdradziłaby swoje powołanie. Czyli w nacjonalkatolicyzmu to nie religia jest zredukowana czy przyporządkowana do narodu, tylko odwrotnie. Naród hiszpański jest subordynowany, by tak rzec, względem tego misyjnego obowiązku religijnego. Bez tego traci prawo do istnienia. To jest idea właśnie Ramira de Mestu, którą Franco jakby przyjął i wyznawał. Zresztą ulubionym powiedzeniem Franco, bardzo często przezeń wypowiadanym, było stwierdzenie: w Hiszpanii można być tylko albo katolikiem, albo nikim. A właściwie to dokładniej nie nikim, a niczym, bo w tej frazie jest słowo nada, nic. Prawda? Czyli Hiszpan, nie katolik, po prostu jest, i Hiszpania niekatolicka jest uschniętą gałęzią. Nie zasługuje na istnienie. Taka jest istota nacjonalkatolicyzmu. I trzecia idea, no to jest monachizm. Tylko to jest znów bardziej skomplikowane. Franco na pewno był wychowany w duchu monarchistycznym. Na pewno miał wielką taką cześć dla godności królewskiej. Ale już niekoniecznie dla konkretnych reprezentantów tej idei monarchicznej. No, w tym wypadku z legalistycznego punktu widzenia dla Alfonsa XIII, tak? Czyli ostatniego obalonego konstytucyjnego króla Hiszpanii w 1931 roku. Nie było, jest w ogóle tak charakterystyczne, że kiedy armia powstańcza odwojowywała jakieś duże miasto czy prowincje, prawda, wydzierała ją z rąk czerwonych, to Franco zawsze wysyłał telegram informujący o tym do Alfonsa XIII, przebywającego w Rzymie na wygnanie. Ale nie zrobił tego tylko raz. Tylko za to najważniejsze. Kiedy zdobył Madryt i zakończył go. To pokazuje, że Franco zdawał sobie z tego sprawę, że ta monarchia, która przez 100 lat od czasu rewolucji liberalnej, od górnej rewolucji liberalnej, ustanawiającej nuevo regimen, czyli jakby nowy porządek po absolutyzmie, że ta monarchia liberalna nie zdała egzaminu, tak? Dwukrotnie upadała. I to właściwie jak domek z kart, bo historia nie notuje takiego drugiego przypadku, żeby jakaś monarchia upadła
tylko dlatego, że w wyborach samorządowych Republikanie zdobyli większość nawet nie w całym kraju, tylko w kilkunastu największych miastach. A tak się stało właśnie w 1931 roku. To spowodowało, że nagle wszyscy opuścili tego Alfonsa XIII, radząc mu, żeby wyjechał za granicę, co też uczynił, prawda? Więc Franco widział, że ta liberalna monarchia konstytucyjna nie potrafi sobie poradzić ani z parlamentaryzmem, ani z rewolucją, ani z monarchią. W wywiadzie, jako jeszcze w czasie wojny udzielonym, powiedział: oczywiście monarchia musi być inna od tej, która upadła 14 kwietnia 1931 roku. Więc to pokazuje także, dlaczego Franco z tą restauracją się nie spieszy. Oczywiście Franco miałby inne wyjście. Mógłby przyjąć właśnie argument nie legalistyczny, tylko legitymistyczny, argument prawowitości, że ta monarchia, która została obalona w 1931 roku, była sprawowana przez uzurpatorów. Była rządzona przez uzurpatorów. Że tron po Ferdynandzie VII należał się według praw fundamentalnych jego bratu Don Carlosowi. A Ferdynand VII samowolnie, tak zwaną sankcją pragmatyczną, wydziedziczył go i jego potomków na rzecz swojej córki. Tylko że tu jest paradoks, bo z jednej strony wizja monarchii, jaką reprezentowali oprócz prawowitości legitymiści, czyli monarchii tradycyjnej, katolickiej, korporacyjnej, społecznej, a nie liberalnej, była wizją karlistowską. Ale Franco nie rozumiał problemu legitymizmu, problemu prawowitości. W dodatku, akurat na początku wojny domowej zmarł bezpotomnie ostatni przedstawiciel linii karlistowskiej, czyli Don Alfonso Carlos, Alfonso Karol I. Dlatego Franco wybrał inną koncepcję. Nie restauracji, tylko instauracji. Ustanowienia monarchii, ale przez kogo? Przez niego samego. To on ma zdecydować, który z książąt domu burbońskiego ma zostać królem, ma go odpowiednio przygotować do tej roli. Na pozór była to koncepcja racjonalna. No ale jak wyszło, no to wiemy. Tak? Ten, którego sobie przygotował, nie zawiódł oczekiwania, ale tak się właśnie czci ten błąd fundamentalny, jakim było zlekceważenie prawowitości. Tak? Bo prawowitość dynastyczna mówi, że króla się nie szuka. Króla trzeba rozpoznać w tym, który ma do tego prawo. A Franco króla szukał. Czyli zdał się, że tak powiem, nie na pewną metafizyczną zasadę, która jest ponad wolą ludzką, tylko na swój własny rozum. A jeżeli zdajemy się tylko na swój własny rozum, no to to nie wychodzi tak, jak być powinno. A więc
więc te trzy elementy, to tworzą one pewien ideał, czy może raczej znów lepiej posłużyć się takim nieprzetłumaczalnym hiszpańskim słowem ideario polityczne Franco. Teraz przechodzę do drugiej części, czyli do rekonstrukcji istoty ustroju, jaki Franco podczas swoich kilkudziesięcioletnich rządów nadal Hiszpanii. Otóż ten system, ten model, ten ustrój jest pewną kompozycją, która ma jakby swoją treść i formę, powiedziałbym. Czyli no właśnie jak każdy byt, tak? Jak każda substancja. Treścią tej substancji jest autorytarna teoria wodzostwa, przywództwa, czyli po hiszpańsku caudillaje, przywództwa odnoszącego się właśnie do osoby Franco. Formą jest zespół ustaw, które powstawały stopniowo przez kilkadziesiąt lat, które tworzyły razem to, co nazywamy, znaczy co nie tyle my nazywamy, ale co w Hiszpanii nazywano leyes fundamentales, czyli prawami fundamentalnymi. One tworzyły jakby to, co z kolei w języku liberalnym czy demoliberalnym nazywa się konstytucją, ustawą konstytucyjną. Nie była to jednolita ustawa konstytucyjna, tylko zespół właśnie poszczególnych praw, poszczególnych ustaw regulujących określone obszary rzeczywistości, które sprawiały, że jeżeli punktem wyjścia jest po prostu dyktatura personalna, caudilla, prawda, czasu wojny i początku pokoju, to stopniowo ta dyktatura personalna przechodzi w ustrój opisany w konstytucji. Więc najpierw ta treść wodzostwa. Co jest podstawą owej teoria del caudillaje, teorii wodzostwa? W kategoriach filozofii politycznej można ją najlepiej opisać poprzez odwołanie się do tak zwanego decyzjonizmu, którego, jak wiadomo, głównym dwudziestowiecznym przedstawicielem był niemiecki prawnik i filozof polityczny Karl Schmitt. Zresztą niesłychanie w Hiszpanii ceniony i szanowany, prawda? Po II wojnie światowej, kiedy Schmitt znalazł się właśnie na emigracji wewnętrznej, ponieważ odmówił poddania się procedurze denazyfikacyjnej, więc nie mógł nigdzie pracować w Niemczech. Właśnie Hiszpania była jedynym krajem, gdzie go zapraszano, gdzie jeździł z wykładami i miał tam szereg uczniów i zwolenników. Więc fundamentem teorii caudillaje jest wypływająca z tego decyzjonizmu intuicja konieczności wydobycia państwa z chaosu, w którym pogrążyła je rewolucja, i przywrócenia ładu środkami nadzwyczajnymi, wyjątkowymi,
a więc charakterystycznymi dla dyktatu. Źródła tego Frankis mógł znaleźć także w rodzimej tradycji politycznej, a przede wszystkim w myśli XIX-wiecznego, pierwszego w historii kontrrewolucji teoretyka dyktatury, Juana Donoso Cortés, który w swojej słynnej mowie o dyktaturze, Discurso sobre la dictadura, mowie wygłoszonej faktycznie w Cortesach hiszpańskich 4 stycznia 1849 roku, przedstawił właśnie tę teorię dyktatury jako ustroju koniecznego wtedy, może nie ustroju, co rozwiązania nadzwyczajnego, koniecznego wtedy, kiedy wszystkie środki legalne, jakimi dysponuje państwo do tego, żeby zapobiec rewolucji, żeby pokonać rewolucję, żeby nie doprowadzić, żeby także do anarchii, są wyczerpane. Tak? Kiedy środki legalne są po prostu bezskuteczne. Nie można dekretem, ustawą, rozporządzeniami pokonać ani anarchii, ani rewolucji. Wybór zatem, według Donoso Cortesa, nie istnieje pomiędzy legalizmem a dyktaturą, tylko realny wybór jest w obrębie dyktatury, pomiędzy dyktaturą sztyletu, czyli dyktaturą rewolucji, a dyktaturą szabli, czyli dyktaturą kontrrewolucyjną powstrzymującą rewolucję. Do tego Donoso Cortés dał jeszcze wyjątkowo oryginalne uzasadnienie, Donoso Cortés, który był myślicielem głęboko religijnym, dał oryginalne uzasadnienie przez porównanie dyktatury jako stanu nadzwyczajnego do sposobu sprawowania rządów nad światem przez Boga. Otóż rządy, mówił Donoso Cortés, nad światem Boga mogą być w warunkach zwyczajnych. Warunki zwyczajne są sprawowane poprzez prawa, które Bóg światu da, światu fizycznemu, prawa fizykalne natury, światu społecznemu, prawa moralne, składające się na prawo natury. W związku z tym można powiedzieć, że w normalnych czasach, tak, w czasach pokoju społecznego, Bóg rządzi światem jak władca konstytucyjny, tak, który nadał światu konstytucji. Ale w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy Bóg chce coś szczególnego uczynić czy zakomunikować człowiekowi, kiedy tego sytuacja wymaga, Bóg dokonuje cudu. A czym jest cud? Cud jest zawieszeniem praw fizykalnych. Prawda? Czyli cud można porównać na w gruncie społeczno-politycznym do właśnie ustanowienia dyktatury jako władzy nadzwyczajnej. Tak? Czyli Bóg, rządząc światem poprzez prawo natury, prawa natury fizykalne i prawo naturalne, rządzi jak monarcha konstytucyjny. Dokonując cudu, zawieszając te prawa, rządzi jak dyktator.
I w takim razie odpowiednio, dyktatura jest politycznym odpowiednikiem cudu w sytuacji nadzwyczajnej. Czyli z tego wynika, zresztą wyraźnie to było i przez samego Franco i innych przywódców powstania, i także przez hiszpański kościół, który wydał przecież zbiorowy list pasterski o wojnie w Hiszpanii. Wszyscy oni podkreślali, że rząd Frontu Ludowego, przeciwko któremu powstanie się dokonało, był rządem legalnym. To nie o to chodzi, że był nielegalny. Był rządem legalnym, ale rządem zbrodniczym. W związku z tym, jeżeli nie istnieje legalna możliwość legalnego obalenia tego rządu i zapobieżenia jego zbrodni, trzeba się sięgnąć po środki nadzwyczajne. Czyli po decyzję, która, powiedziałby Schmidt, bierze się znikąd. Tak? Dyktator pochodzi znikąd. Przed 1 października, go nie było, 1936 roku. Czyli pojawia się on jako ten, który ma za zadanie przywrócenie owego ordo. Ale teraz pytanie, o jaki ordo chodzi? I tutaj drogi, że tak powiem, samego Schmidta, który był aksjologicznym nihilistą, a drogi teoretyków jurysprudencji frankistowskiej się już rozchodzą. Ponieważ Schmidt powiedziałby, niech przywróci jakikolwiek porządek. Natomiast Frankis nie chce przywrócić jakiegokolwiek porządku. Chce przywrócić porządek, który będzie się opierał na prawie naturalnym ustanowionym przez Boga. Da? Czyli to ma być porządek konkretny, a nie porządek jakikolwiek. Tak? Porządek jakikolwiek może przywrócić każdy generał. Prawda? Takich hiszpańskich czy latynoamerykańskich, tym bardziej Puczy, prawda? Golpes czy Proklamacji, Pronunciamientos, to były dziesiątki przecież. Ale to jest tylko chwilowe. No powiedzmy, że nie wiem, w Chile, kiedy teraz trwa trockistowska rewolucja, że może znajdzie się jakiś drugi Pinochet, który wyprowadzi czołgi i zapędzi tych trockistów do nowy, że tak powiem. Albo zrobi z nimi jeszcze coś gorszego, ale czy przywróci prawdziwy porządek, a nie tylko tymczasowy? Wątpliwe. Pinochet go nie przywróci. Więc tu chodzi o porządek, który jest porządkiem po prostu katolickim. No i teraz jak to się przekładało na właśnie owe rozwiązania instytucjonalne, na te leyes fundamentales, na te prawa kardynalne, prawa czy fundamentalne, to można i tak, i tak. Najpierw je wymienię, prawda? W porządku chronologicznym to najstarsza jest Karta Pracy, Fuero del Trabajo, wydana jeszcze w czasie wojny domowej 9 marca 1938 roku. Kolejna, wydana 17 lipca 1942 roku, to jest ustawa o Cortezach. Ley de los Cortes, czyli o reprezentacji. Następnie
z 1 kwietnia 1947 roku to jest ustawa o sukcesji tronu, Ley de Sucesión. W tym momencie formalnie Hiszpania stawała się na powrót monarchią. Bo właśnie może o jeszcze jednej rzeczy tak na marginesie warto wspomnieć. Jak się nazywała, jak się nazywało oficjalnie państwo Franco? To jest bardzo znamienne i ciekawe. Otóż nazwą od początku, a potem jedyną, a potem równolegle funkcjonującą wraz z przywróceniem nazwy Reino de España, było określenie Estado Español, czyli państwo hiszpańskie. Proszę zauważyć, w tym określeniu, w tej nazwie nie ma określenia, podstawowego określenia formy rządu. Państwo może być monarchią, państwo może być republiką. Prawda? Więc jeżeli używa się słowa państwo, jeżeli przyjęto to słowo państwo, to znaczy, że na początku celowo nie chciano określić formy ustroju. Zresztą Franco ze swoimi monarchistycznymi przekonaniami na początku w tej huncie powstańczej był w mniejszości. Prawda? Z takich czołowych dowódców z pierwszego okresu, tych, którzy właśnie rozpoczęli, ale sami, to co najmniej dwóch, czyli właściwie mózg konspiracji, generał Emilio Mola dowodzący w Andaluzji generał Gonzalo Queipo de Llano, byli zdeklarowanymi republikanami. Tak? Generał Mola, który jak konspirował, negocjował z karlistami, absolutnie nie chciał zgodzić się na minimalny warunek przywrócenia sztandaru monarchistycznego, bo republika zmieniła złoto-czerwony sztandar Hiszpanii na trójkolorowy, to znaczy jeden pas dolny fioletowy dodał. Prawda? Więc Mola nie chciał się zgodzić na przywrócenie tego, nawet tego sztandaru, nie mówiąc już o deklaracji, że celem jest restauracja monarchii. Prawda? Więc Estado jest określeniem neutralnym. Z jakichś powodów, tak? Nie chce się jeszcze powiedzieć, że jest to monarchia, ale w żadnym wypadku nie chce się powiedzieć, że jest to republika, tak? czyli państwo. Kolejna, przepraszam, wcześniejsza nieco, bo z 17 lipca 1945 roku była Karta Praw Hiszpanów, Fuero de los Españoles. Dalej jest ustawa o zasadach ruchu narodowego, Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional z 17 maja 1958 roku, która zastępowała mające wcześniej tę rangę ustrojową normy fundamentalne falangi jeszcze tej rdzennej, falangi Primo de Rivera, José Antonio, a nie tej falangi już zjednoczonej. Prawda? I zresztą wtedy też nastąpiła zmiana nazwy ruchu na właśnie z tej długiej falanga, hiszpańska falanga tradycjonalistyczna i tych hut, na Movimiento Nacional, czyli po prostu ruch narodowy, a nawet właściwie potocznie mówiono po prostu Movimiento. Potem jest jeszcze prawo prasowe, Ley de Prensa z 18 marca 1966 roku. No i właśnie wieńczy ten porządek jako ostatnia ustawa Ley Organica del Estado, czyli ustawa organiczna państw. Państwa z 10 stycznia 1967 roku. Czyli jak widać, prawie 30 lat trwał ten proces instytucjonalizacji państwa hiszpańskiego, instytucjonalizacji ustawowej. Do tego właściwie rangę prawa fundamentalnego miał także
Konkordat ze Stolicą Apostolską zawarty 27 sierpnia 1953 roku, potwierdzający, że religia katolicka, apostolska i rzymska jest jedyną religią narodu hiszpańskiego i korzysta z praw i przywilejów, jakie jej przysługują zgodnie z prawem Bożym i prawem kanonicznym. Który to był rok, przepraszam? Konkordat? 53. To jest przed sobotą. Tak, tak. No, skoro pan to poruszy, w lei organica de estado z powodu nacisków watykańskich już nie było sformułowania, że religia katolicka jest jedyną religią narodu hiszpańskiego. Prawda? Czyli nastąpiła już częściowa dekonfesjonalizacja państwa przez wprowadzenie ograniczonego wprawdzie, ale prawa do publicznego kultu wyznań katolickich. I stało się to na żądanie Watykanu. Po drugim soborze Watykańskim. Więc pokrótce, dokonując przeglądu tych ustaw. Karta pracy była, powiedziałbym, najbardziej radykalnym, właściwie nawet radykalnym społecznie, aby nawet powiedzieć lewicującym dokumentem, ponieważ ona, w niej był największy wpływ właśnie falangi i tej ideologii narodowego syndykalizmu, nacjonalsyndykalizmu. A więc karta potwierdzała prawo do pracy, chroniąc przed zwolnieniami z pracy Hiszpanów, zakazywała lockoutu, z drugiej strony no, zakazywała strajku. Nakazywała przeznaczać część dochodów na polepszenie bytu pracowników. Potwierdzając prawo do własności prywatnej, państwo zastrzegało sobie możliwość przejęcia obowiązków szefa przedsiębiorstwa w szczególnych wypadkach. Ustanawiała także jednolitą organizację syndykalną zrzeszającą wszystkich pracowników poszczególnych gałęzi przemysłu i usług. Charakter stricte polityczny miała ustawa o Cortesach. Wprowadzała ona system reprezentacji tak zwanej organicznej społeczeństwa, czyli opartej nie na indywidualistycznej zasadzie głosowania przez jednostki, tylko reprezentacji naturalnych ciał społecznych. A więc, ponieważ ogółem Cortesy jednoizbowe składały się z 563 prokuratores, to może być mylące oczywiście w języku polskim, to nie byli prokuratorzy w naszym rozumieniu, tylko nazwa deputowanych jest to jest średniowieczna tradycja prokuratora, prawda, ich nazywania. I składała się z następujących kategorii. Wiryliści świeccy, czyli ci, którzy wchodzą do Cortesów na mocy pełnionych przez siebie urzędów, a więc ministrowie, burmistrzowie 50 prefektów, członkowie Rady Narodowej Ruchu Narodowego, prezesi najwyższych organów sądowych, rektorzy uniwersytetu, wiryliści duchowni, wszyscy kardynałowie i biskupi, jacy są w Hiszpanii, nominaci szefa państwa spośród korpusu oficerskiego urzędników administracji, ale nie więcej niż 25, przedstawicieli wolnych zawodów, też w liczbie 25 oraz pozostali wybieralni, ale nie bezpośrednio, tylko pośrednio, czyli przez elektorów, wybór elektorów, którzy wybierają tych reprezentantów, natomiast elektorów wybierają ojcowie rodzin i zamężne kobiety oraz organy uchwałodawcze samorządów municypalnych i prowincjonalnych i władze syndykatu.
W zakresie ustawodawstwa kortety miały prawo samodzielnego wydawania ustaw w sprawach mniej istotnych, czyli niefundamentalnych, natomiast w sprawach zasadniczych miały uprawnienia opiniodawcze i mogły wprowadzać poprawki do przedkładanych projektów rządowych, co czyniły zresztą chętnie i często. Zgody kortezu wymagały także najważniejsze dla państwa decyzje, jak wypowiedzenie wojny, zawarcie pokoju, ratyfikacja umów międzynarodowych i związane z sukcesją urzędu szefa państwa. Karta Praw Hiszpanów z kolei z 1945 roku to jest jakby nieliberalnym, tylko znów organicznym odpowiednikiem tych rozdziałów konstytucji liberalnych, które dotyczą tak zwanych praw obywatelskich. Karta Praw Hiszpanów przyjmowała bowiem za fundament ustroju chrześcijańską zasadę personalistyczną ujętą w duchu tomistycznym. Mówiła ona: państwo hiszpańskie ogłasza jako naczelną zasadę swego postępowania szacunek dla godności, integralności i osoby, wolności osoby ludzkiej, uznając człowieka jako nosiciela wiecznych wartości i członka wspólnoty narodowej, za właściciela obowiązków i praw, których wykonywanie gwarantuje w porządku dla wspólnego dobra. W artykule 6, potwierdzając to, co potem było w konkordacie, że jedynym kultem publicznym jest religia katolicka, uznawała zarazem wolność sumienia oraz prawo innych wyznań do kultu prywatnego. Kult prywatny polega na tym, tak, rozróżnienie, że na przykład protestanci mogą mieć tam swoje zbory, ale nie mogą być one oznakowane na zewnątrz. Tak? To znaczy, muszą wyglądać jak zwykły budynek. Nie mają także, nie wolno im także, mogą edukować w duchu swojej religii swoje dzieci, ale nie mają prawa uprawiać prozelityzm. Karta mówiła, żadna osoba nie będzie narażona na trudności z powodu swoich przekonań religijnych, ale żadne ceremonie ani zewnętrzne manifestacje, z wyjątkiem tych, które wynikają z religii katolickiej, nie będą dopuszczone. W artykule 12 karta przyznawała każdemu Hiszpanowi prawo swobodnego wyrażania swoich myśli pod warunkiem, że nie będą one naruszać fundamentalnych zasad państwa. W artykule 16 dawała prawo do stowarzyszeń zgodnych z mających cele dozwolone, ale wykluczała możliwość tworzenia partii politycznych jako najbardziej szkodliwego i destrukcyjnego elementu. Ustawa o sukcesji, czyli ta, która formalnie przywracała monarchię tyle, że bez monarchy, przesądzała w artykule 1 monarchiczny charakter państw. Jednak w artykule 6 określała, że w każdej chwili szef państwa będzie mógł zaproponować kortezom osobę, która w jego ocenie będzie mogła któregoś dnia przejąć po nim sukcesję. Tak? Czyli to jest taka formuła prawnicza, wiadomo, że, ale nie wiadomo kiedy. Prawda? Ponieważ jest to aktem woli aktualnego szefa państwa, może przejąć sukcesję, uzyskując tytuł króla lub regenta. Tutaj taka uwaga na marginesie, czasem pojawia się błąd, że od tego momentu Franco stał się regentem Hiszpanii. Nieprawda. Franco nigdy nie przyjął takiego tytułu ani funkcji z bardzo prostego powodu, ponieważ byłby to tytuł ograniczający. Gdyby ogłosił się regentem, to mogłaby zaistnieć sytuacja, w której kandydat do tronu, który spełniałby warunki sukcesji, mógłby powiedzieć: panie regencie, proszę ustąpić, chcę już objąć władzę. Prawda? Natomiast to Franco rezerwuje sobie możliwość, prawda,
przekazania sukcesji i określenia, kiedy to nastąpi, osobie, która będzie królem albo regentem. Po spełnieniu warunków wymaganych przez niniejszą osobę. Jakie to były warunki? Królewskie pochodzenie kandydata, płeć męska, wyznanie katolickie i ukończone 30 lat. Jednocześnie ta sama ustawa mówiła, że funkcja szefa państwa, czyli odpowiedzialność za państwo, nadal spoczywa na caudillo Hiszpanii, krucjaty, generalissimo armii, Francisco Franco Bahamonde. To w ogóle wyjątkowo oryginalny akt prawny, który wprawdzie dotyczy restauracji monarchy, ale który jedyną osobą wymienioną z imienia i nazwiska jest nie monarcha, czyli Francisco Franco. Gdyby caudillo zmarł, nie wskazawszy kandydata do korony, uczynić to miały wspólnie rząd i Rada Królestwa. Rada Królestwa, utworzona na mocy tej ustawy, składała się z 15 członków, 6 wirilistów, najwyższy rangą i starszeństwem biskup w Hiszpanii, najwyższy po generalissimo rangą generał, szef sztabu generalnego, prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Rady Stanu, to hiszpański odpowiednik z Trybunału Administracyjnego i prezes Królewskiej Akademii Nauk oraz 10 członków wybieranych przez Cortes. Następna w kolejności ustawa to ustawa o zasadach ruchu narodowego z 1958 roku. To jest ten moment, ta ustawa jest tym momentem w Hiszpanii, w którym można by powiedzieć, że znikają ostatnie resztki autentycznej falangi. No, czyli jeśli uznać falangę za odpowiednik faszyzmu hiszpańskiego, znika ostatni ślad faszyzmu z ustroju frankistowskiego. Bo ponieważ ona anuluje tamten 26-punktowy program falangi, zniknęło sformułowanie o rewolucji narodowo-syndykalistycznej w takim razie. Ustawa nie wspomina nic o szczególnej roli syndykatu w kierowaniu życiem gospodarczym. Nie dopuszczała już też ograniczeń własności prywatnej. Deklarowała otwarcie ruchu dla wszystkich Hiszpanów akceptujących jej zasady. Ta ustawa o zasadach ruchu narodowego spowodowała, że ruch narodowy no, stracił właśnie resztki tego, że tak powiem, stylu faszystowskiego falangi. Natomiast czym się stał? No, stał się właściwie taką pepinierą kadry zarządzającej. Prawda? No, kto chciał w państwie no, robić karierę, no, to zapisywał się do Movimiento. I ostatnia ustawa, ta wieńcząca, czyli ustawa organiczna z 1967 roku, jeszcze bardziej ograniczała autorytaryzm ustroju w duchu no, tego, co zostało tam określone jako demokracja organika, demokracja organiczna, przeciwstawiona demokracji liberalnej, czyli zwiększenie elementu wybieralnego w reprezentacji Cortesu, już określono, że 108 członków Cortesów ma pochodzić z wyboru i w głosowaniu powszechnym przez reprezentantów rodzin. Czyli z założenia reprezentantem rodziny jest ojciec i mąż, natomiast jeżeli rodzina jest pozbawiona męża, który umarł, to wtedy wdowa i matka jest głową rodziny i głosuje. Określała ona także tryb zaskarżeń, ustaw i aktów rządowych, którego dotychczas nie było, niezgodnych z ustawami zasadniczymi państwa. Powoływała organ do wszczynania tej procedury w postaci Rady Narodowej. No, generalnie właśnie zwiększała liczbę członków Rady Królestwa. Ponadto na podstawie ustawy organicznej wprowadzono
kolejne rozporządzenie już tej niższej rangi, nie rangi prawa fundamentalnego, o możliwości tworzenia nie partii, ale stowarzyszeń politycznych w obrębie movimiento, tak? Czyli od tej pory te familias politicas, te rodziny polityczne już nie tylko faktycznie mogły istnieć jako pewne frakcje ideowe, ale formalnie, tak, mogły się konstytuować jako stowarzyszenia, ale stowarzyszenia, nie partii. Podsumowując, można powiedzieć, że ustrój frankistowski przez te kilkadziesiąt lat, prawda, od 1938 roku, pierwszej ustawy fundamentalnej, do 1967, czyli ostatniej ustawy, ewoluował od pełnego autorytaryzmu i dyktatury osobowej, dyktatury personalnej, do jakby próby współczesnej postaci tego, co święty Tomasz za chwilę nazywa regimentum mixtum, tak? Czyli rządem mieszanym. A więc takim, który łączy trzy pierwiastki jakby ustrojów czystych. Tak? Pierwiastek monarchiczny, no, który na razie reprezentuje szef państwa, no, ale w przyszłości ma reprezentować król. Pierwiastek arystokratyczny, no, w postaci tych wszystkich instytucji Rady Królestwa i wszystkich wirylistów bądź nominatów w Kortezach, z pierwiastkiem demokratycznym, ale na zasadzie demokracji organicznej, czyli reprezentantów rodzin, gmin, syndykatów, gmin, municypiów i syndykatów. Można by powiedzieć, że ustawy fundamentalne Estado Espaniola frankistowskiego są ostatnim w Europie, w historii Europy, przykładem nieliberalnej jurysprudencji, prawda, opartej o tę organiczną koncepcję społeczeństwa i spirytualistyczną oraz personalistyczną koncepcję człowieka jako istoty z natury przeznaczonej do życia we wspólności. No i teraz na zakończenie postawmy pytanie. Co z tego zostało? No otóż nie zostało absolutnie nic. Kamień na kamień z tego nie został. Ale nawet nie to jest najbardziej zaskakujące, że nie zostało nic. Ale że stało się to tak szybko. Pomiędzy śmiercią Franco 20 listopada 1975 roku a uchwaleniem konstytucji, już jednolitej ustawy konstytucyjnej w 1978 roku, która wywracała całkowicie ten ustrój, no, ustanawiając Hiszpanię jako państwo po pierwsze, no, będące typową demokracją liberalną, państwem partyjnym, państwem, w którym elitę polityczną stanowią partie, państwem parlamentarnym i państwem, co najważniejsze, ateistycznym. Tak? W państwie konstytucja, która w artykule 3 swoim mówi wyraźnie, żadne wyznanie religijne w Hiszpanii nie może mieć charakteru państwowego. A więc, no, zachodzi teraz pytanie, a kto to wszystko zrobił? Kto przez te 3 lata zdołał wywrócić do góry nogami cały ten system i zastąpić go im? No, powiedziałbym tak. Przyjemnie, przynajmniej jako pocieszeniem byłoby, gdybyśmy mogli powiedzieć, a zrobili to komuniści,
lewica czerwona. Nie. Tego nie zrobiła żadna lewica. To zrobili sami frankiści. Sam obóz władzy, no i oczywiście na szczycie jego Juan Carlos, który przy pomocy przede wszystkim swojego głównego doradcy prawnego, który to był Torquato Miranda, tak, i kilku innych członków, liberalizujących członków establishmentu frankistowskiego, takich jak no, pierwszy jego premier Adolfo Suárez, a były ostatni szef Movimiento, jak no, paru generałów także z tego układu władzy. No, to właśnie Miranda tłumaczył Juanowi Carlosowi, jak omijać czy naginać istniejące prawo, żeby krok po kroku przekształcać ten ustrój i żeby doprowadzić właśnie do sytuacji, w której Hiszpania stanie się czymś zupełnie innym, czyli partiokratyczną, ateistyczną, masońską, ukoronowaną demokrację. No to w takim razie może jeszcze dodam jedno zdanie. Kropkę na i tutaj postawił kościół, który się przeobraził. Tak, oczywiście tutaj wpływ był bardzo istotny. Jak już mówiłem, nawet na ustawę organiczną państwa Kościół wpłynął, żeby już, no, jak powiem, zrobić szczelinę w tej Unidad Katolika, prawda, państwowej. Później oczywiście hierarchia całkowicie zaaprobowała tę demokratyczną konstytucję i ateistyczną konstytucję. Dlatego no, chciałbym jeszcze na zakończenie może powiedzieć jedno, kiedy z panem Klimczakiem rozmawialiśmy na temat tytułu wystąpienia, no, dziedzictwo generała Franco, pamięta pan, wypisałem, właściwie tak naprawdę należało powiedzieć zdruzgotane dziedzictwo generała Franco. No ale doszliśmy do wniosku, że żeby tak pesymizmu nie szerzyć już z góry, no to już zostało to dziedzictwo, ale tak naprawdę to właśnie tamten tytuł byłby bardziej adekwatny. Chciałem zapytać o tylko jedną rzecz, ponieważ tłumaczyłem w tamtym roku książkę Mike'a Jonesa, którą wektory wydali pod tytułem Rebelia Kościół Katolicki i Kulturowa Rewolucja. I tam Michael Jones poruszył taką sprawę jak nacisk Stanów Zjednoczonych właśnie na te zmiany, które się dokonały w Hiszpanii. I do tego stopnia, że Franco już no, jako człowiek umierający, no rozgoryczony miał podobno powiedzieć, że no jest mimo wszystko szczęśliwy, że jednak umiera jako katolik w katolickim państwie. Do tego stopnia. Że już na jego, w końcówce jego dni był tak silny nacisk rządu Stanów Zjednoczonych na to, żeby te zmiany się dokonały. Mówiłeś Stanów Zjednoczonych, a myślimy... To masoneria amerykańska, wiadomo. No tak, no. Więzi ze Stanami Zjednoczonymi no, najpierw były jakby wymuszone sytuacją zimnej wojny. Tak? No, czyli już od 1953 roku Hiszpanię ze Stanami Zjednoczonymi łączył układ wojskowy i stacjonowały amerykańskie wojska na terenie Hiszpanii. Nawet bomby atomowe zrzucały. Proszę? A nawet bomby atomowe zrzucały do oceanu. Zgubiły. No, zgubiły, tak. Miała baba koszyk jajno i zgubiła, tak. Więc to oczywiście też odgrywało istotną rolę. To znaczy, generalnie to jest tak, moim zdaniem, że ta elita władzy w schyłkowej fazie frankizmu, zwłaszcza kiedy zabrakło
takiego najbliższego współpracownika Franco, jakim był admirał Luis Carrero Blanco, bardzo taki twardy w przekonaniach, to doszła do takiego wniosku, że w świecie bipolarnym tak, nie ma już miejsca na państwo, które nie będzie albo komunistyczne, albo demoliberalne. Ten świat jest podzielony na dwa bloki. Że nie udało się, zwłaszcza kiedy w 1974 roku, jeszcze trzeba pamiętać, upadł no, jakby bliźniaczy system portugalny, prawda? Tak zwana rewolucja goździści salazarystowskiej. Że nie udało się stworzyć trzeciej alternatywy dla obu tych systemów. Więc, no ponieważ no, oczywiście nie można się przyłączyć do komunizmu, no to się trzeba przyłączyć do obozu demoliberalnego, no a ten wymaga upodobnienia się ustrojowego. I to jest tok myślenia właśnie takich ludzi jak Juan Carlos, jak Torquato Miranda czy Adolfo Suarez, prawda? Znaczy oni sami to zrobili, no w pewnym sensie można powiedzieć, oni robili to samo, choć oczywiście nie chcę porównywać systemu, ale oni robili to samo, co towarzysze Rakowski, Miller, Kwaśniewski w schyłkowej fazie PZP. Tak? Musimy przeskoczyć do innego systemu, tylko żebyśmy zachowali wpływy. Więc na tym to właśnie też analogicznie polegało, że cenę, zapłacili taką cenę, jaką jest zmiana ustroju, po to, żeby zachować na przykład właśnie, żeby stać się tą częścią tej oligarchii finansowo-przemysłowej, która, że tak powiem, na zapleczu rządzi państwem. Co dopiero potem, prawda, to zaczęło wkurzać tę skrajną lewicę, zwłaszcza jak Zapatero doszedł do władzy. Także, że właściwie tak, no niby mamy, bo tok rozumowania jakby z kolei odtworzyć tych radykałów, takich jak Zapatero, był taki, no niby mamy demokrację, tak, no niby my socjaliści czasami dochodzimy do władzy, chociaż to w latach 80. jak raz socjaliści naprawdę wygrali wybory, to w hiszpańskiej telewizji na 2 godziny zgasło światło i okazało się, że przegrali wybory po tych 2 godzinach, no bo wojskowi powiedzieli stop, tak, no, więc niby mamy władzę, a ci cholerni frankiści, tak, mają banki, mają przedsiębiorstwa, mają władzę ekonomiczną, mają wszystko, tak, musimy nie dobiliśmy tej gadziny. No i to jest chyba zapewne powód, dla którego nasz naczelnik Jarosław Kaczyński w 2006 roku, jak udzielał wywiadu dla La Repubblica, to właściwie wyraził solidarność z ówczesnymi atakami na, że tak powiem, na frankizm, już na tę politykę historyczną, że mówi, że no to przecież to tak samo jak my się rozliczamy z dziedzictwem komunistycznym, domagamy się rozliczenia z dziedzictwem komunistycznym, to oni się rozliczają z dziedzictwem dyktatury frankistowskiej. Ale to było dziedzictwo po prostu ikoniczne. No, jak widać. Teraz już jest to dziedzictwo pasewności. Ale to ja sobie pozwolę zadać właściwie 2 pytania. Pierwsze pytanie, bo tyczy się tego, pisał pan bodajże kiedyś o tym chyba na portalu Legitymizm, ale myślę, że zebrani chętnie by usłyszeli, czy nie było naprawdę innych kandydatów aniżeli Juan Carlos. Wszystko jedno. A drugie pytanie o admirała Carrero Blanco, który swoje życie zakończył w takich dość tajemniczych okolicznościach. A z gamachu z nim. No tak, tylko nie wiadomo do końca, kto ten zamach zorganizował, był szefem projektu atomowego, no i czy... Kto w tym mógł maczać palce? Na drugie pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tego, no,
trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy, tak? Aspekt prawowitości, no to tu nie mam wątpliwości, no oczywiście prawowitymi spadkobiercami tronu w tym momencie, w epoce Franco byli już Bourbonowie parmeńscy. Natomiast aspekt praktyczny jest no, bardziej złożony, bo rzeczywiście z jednej strony, no w tej linii alfonsjańskiej, no to uważany tam za bezpośredniego spadkobiercę też jakby bezprawnie, można powiedzieć, że jakby w uzurpacji nastąpiła kolejna uzurpacja, to znaczy przed Alfons XIII wykluczył swojego no nie najstarszego, bo najstarszy to zmarł w dzieciństwie na hemofilię, właśnie w młodości, ale drugiego w kolejności syna, no dlatego, że był głuchoniemy, tak? No to nie jest żaden powód do wykluczenia od sukcesji. Więc rządzić można także będąc głuchoniemy. Tak? Otóż, więc jakby kandydatem alfonsjańskim był hrabia Barcelony, Juan Jan, no, który był po prostu no, politycznym lawirantem, właśnie, który za wszelką cenę chciał się dostać na tron i właśnie było mu wszystko jedno z kim. No, w czasie wojny właśnie posunął się wręcz do zdrady, konspirując z Niemcami. I wtedy mówił, że jest sympatykiem narodowego socjalizmu. W 1945 roku z kolei, no jak zwyciężyli alianci, no to ogłosił, że oczywiście jest za demokracją, za liberalizmem, więc Franco słusznie mu nie ufał. Myślał, że uda się wychować jego syna, prawda, na dobrego tradycjonalistę. No jak wiemy, nie udało się. Jeśli chodzi z kolei o linię legitymistyczną, tę parmeńską, no to niestety też się zdarzyła rzecz fatalna, no, której nikt wcześniej nie mógł przewidzieć, że z kolei starszy syn pierwszego z Bourbonów parmeńskich, czyli Don Javiera, no, proklamowanego przez kalistów Xawerem I, w 1952 roku, że jego najstarszy syn, który no, notabene w ogóle nie znał Hiszpanii, nie znał hiszpańskiego, nie znał, no potem się już trochę nauczył, tak, no, ale w momencie, kiedy jakby został przedstawiony karlistom, nie wiedział nic o historii karlizmu, a zaraził się z kolei socjalizmem, tak, i ogłosił ideę socjalizmu autogestionario, tak, czyli socjalizmu samorządowego, tak na wzór Tito, prawda, no więc kompletna aberracja, no on właśnie rozbił od wewnątrz tę wspólnotę. No jeszcze była inna opcja w postaci, ale to już było też naginanie prawa semisalickiego, żeby po córce Karola VII mogli dziedziczyć jej potomkowie, czyli tytularni już też tylko arcyksiążęta Toskani z linii habsbursko-lotaryńskiej. To tak zwana opcja Carlo Octavistas, czyli od Karol VIII, no bo książę z tej dynastii miał na imię Karol. No ale on zmarł w 1953 roku, a poza tym mówię, to bardzo wątpliwa też interpretacja, czyli rzeczywiście sytuacja była taka, przynajmniej od lat 50., że właściwie to nie było takiej osoby wśród jakichkolwiek pretendentów, ogólnie mówiąc, no, książąt krwi, która mogłaby gwarantować, że zasady te tradycjonalistyczne będą zachowane. Tym bardziej, że cały tradycjonalizm został podkopany właśnie Sobolem, nie wracam no tak. Do tego Sobolu. Został podkopany, no więc co, także Marani doszli do władzy. No, no na pocieszenie można powiedzieć, że jedyny książę wierny tradycji są żyjący do dzisiejszego dnia i właściwie no, sprawa będący królem,
Hiszpanii, czyli Sykstus Henryk. Bourbon Parma był jedynym księciem chrześcijańskim, który pojawił się na konsekracjach biskupich arcybiskupa Lefebvre'a w 1989 roku. Jeszcze chciałem zapytać o tę ciekawostkę a propos właśnie książki, taka paralela jest powiedzmy między tą Hiszpanią frankistowską i frankistami, o których to samo słowo, znaczy łączy. Frankiści, o których pisze Olga Tokarczuk w swoim, prawda, dziele tutaj nagrodzony Nagrodą Nobla, prawda? A frankistami, prawda? Wieszność jest przypadkowa, aczkolwiek... Także i maranami, tak przy okazji. Aczkolwiek w Hiszpanii doszukać się, że tak powiem, czystości krwi jest bardzo trudno. I rzeczywiście bardzo często marlani nosili to nazwisko Franku, które w zasadzie oznaczało w średniowieczu przybysza jednak z Francji, a nie z Palestyny. Tak? Hitler miał czas na prowadzenie śledztwa, no, które nie przyniosło rezultatu, czy jednak Franco jest żydowskiego pochodzenia, czy nie. A to nie o to chodzi o Franco, chodzi o tych, którzy zniszczyli Franco. A, no tak. O tych, którzy zniszczyli, cały czas byli. Tak. Czyli łże frankist. No, tak. Dobrze, no, proszę Państwa. Ja się w tej chwili jakaś istotna siła polityczna odwołuje się do dziedzictwa Franco? Nie, to jest... Absolutnie nie. Zaraz rok czy dwa lata temu, bo to czas biegnie, zmarł taki, można powiedzieć, ostatni prawdziwy frankista, taki, który rzeczywiście pod różnymi nazwami tam tworzył jakieś organizacje, ale nigdy nie udało mu się uzyskać tam jakieś mikroskopijne wyniki uzyskiwał, to był Blas Piniarki. No jest oczywiście Fundacja Francisco Franco, Instytut, no wydają, no, ale to jest tylko czysto historyczna działalność. A obecnie co się dzieje z że tak powiem, no, z pochówkiem, z tą ekshumacją, relegacją, że tak powiem. No tak, to też pokazuje. No, ja tylko wtrącę, że z naszej inicjatywy powstał w momencie ekshumacji generała Franco powstał list do ambasadora Hiszpanii, żeby była jasność, oczywiście ambasada nie raczyła odpowiedzieć, ale pod tym listem jest pan profesor podpisany i ja, i tu, jeśli dobrze pamiętam, kolega Jan też, chyba profesor Wielomski. Rozesłaliśmy to też do wszystkich tam falang, które tam skrzętnie szukałem, wszystkich tam danych kontaktowych, tych falang jest chyba z 4 albo 5, więc... No tak, tylko to też trzeba odróżnić. Falangi to nie jest jakby bezpośrednio dziedzictwo frankizmu, tylko wszystkie organizacje, które mają nazwę falanga, odwołują się, właśnie jakby przekreślają okres frankistowski, a odwołują się do falangi tej sprzed unifikacji, tak, do postaci. To nie było odpowiedzi żadnej, tak? Nie, to znaczy dostałem tylko... Ale treści ten list nie powiedział. No sprzeciw wobec ekshumacji. Dostałem z dawkowego tylko maila z odpowiedzią od partii Vox, który tam po angielsku jedno zdanie, że dziękuję za wiadomość. No to znaczy... taka odpowiedź wskazuje, czym jest tak zwana skrajna prawica dzisiaj. Odważą się podziękować. Tak? Sprawa jest dosyć taka podobna, bo ja w tej chwili nie przypominam sobie postaci tego admirała holenderskiego, który tam dobrze namieszał Anglikom. On został jako bohater pochowany i to przecież to było tak dawno, że to w ogóle już nie należy jakoś teraz mieszać w tym. A tam się znalazła w Holandii taka grupa lewaków, która chciała w ogóle ten grób zdewastować, gdzieś wyrzucić te szczątki tego admirała i tak dalej. A to przecież bohater narodowy Holandii. To jest jeszcze inny sposób, jaki lewica ma walczenia z grobami. Na przykład sławny francuski pisarz Jean-Paul Sartre pojechał kiedyś specjalnie razem ze swoją, przez grzeczność, powiedzmy, towarzyszką życia, Simone de Beauvoir.
do Saint-Malo, tak, no to jest Cypel w Brytanii, gdzie pochowany jest no, wielki francuski pisarz François René de Chateaubriand, no, twórca właściwie słowa konserwatyzm w języku francuskim, no, jeden z czołowych przedstawicieli zarówno literatury romantycznej, jak i myśli legitymistycznej. Sartre pojechał Malo na ten grób tylko po to, żeby na niego oddać mocz. Nie wiadomo, czy Simone de Beauvoir też to zrobiła, czy tylko... Pan Śpiewak chciał oddać moc na Dębowskiego, notabene. Co? Także to nie jest nic dziwnego. Paweł Śpiewak? No. Proszę, chciałbym zapytać, w ciągu 3 lat rozmontowano ten system. A jaka była reakcja no, ogółu społeczeństwa? Czy to się działo z, że tak powiem, z pewnymi protestami, czy raczej pół, że tak powiem, ucieszy za ludzi? Jak to reakcja? To było tak, to na pewno część społeczeństwa wręcz cieszyła się z tych zmian, no bo ta propaganda, że to teraz będzie już pełna wolność, demokracja, każdy będzie mógł robić co chce, to zresztą to pokazuje taki, to coś, co nastąpiło w, może nie tyle w polityce, ale w takiej obyczajowości i kulturze. Mianowicie taki ruch, który się nazywał Movida. No właśnie, ruch, który się nazywał ruch, tak, Movida to oznacza. Czyli takie szalone lata, kiedy nagle wszystko wolno. To znaczy co wolno? Jest pornografia, są seks shopy, są kina. Tak. Jest całkowite no, wyuzdanie, no, robimy wszystko co chcemy, homoseksualiści ostentacyjnie, prawda? Się prezentują. Ja widziałem kiedyś taką fotografię ówczesnej pani burmistrz Madrytu z partii socjalistycznej, która była ubrana, czy raczej rozebrana, to znaczy tak w samą marynarkę na gołe ciało, tak, że piersi były całkowicie widoczne, więc dla części społeczeństwa to na pewno był takie właśnie poczucie takiego wyzwolenia właśnie w tej sferze moralno-obyczajowej, kulturowej. Tak? Natomiast, no, mamy prawo oczywiście zapytać, bo to jest pewna zagadka. No przecież na pogrzebie Franco miliony Hiszpanów, prawda, opłakiwały go. Podczas przy jego ostatnich przemówieniach to, przecież to widać, to było naprawdę spontaniczne. Na tym Plaza de Oriente przed Pałacem Królewskim, jak Franco tam przemawiał, no to szpilkę byłoby trudno wcisnąć, takie były. Gdzie się podzieli ci Hiszpanie, tak? Kim oni nagle się stali? Ja myślę, że tu działał taki, co jest zawsze największą słabością no, ludzi broniących tradycji. To znaczy, że lud tradycjonalistyczny, jeżeli nie widzi, że no, dzieją się jakieś rzeczy straszne, tak? To właśnie palą kościoły, zabijają księży. Jeżeli nie widzi rzeczy strasznych, to jeżeli robi coś władza, no to władza wie lepiej, no to trzeba słuchać. No przecież przez te 3 lata, tak, no to w zasadzie nie zmieniła się ekipa rządząca. To byli starzy frankiści, no raczej jedni starzy, drudzy młodzi, tak? No często byli to jacyś weterani też wojny domowej. No to jeżeli oni tak każą, jeżeli Franco wyznaczył tego króla, król mówi, że trzeba robić to, a to, no to nie ma powodu się mu przeciwstawiać, tak? No a zarazem w treść tych ustaw, no to zwykły człowiek, prawda, się nie wczytuje, tak? No jest władza ustanowiona zgodnie z zasadami tymi sukcesji, które były, no to po prostu słuchamy władzy, tak? No. Podobnie jak teraz w Polsce. Znaczy, gdyby się działo coś takiego jak 40 lat wcześniej, tak? Jak Front Ludowy doszedł do władzy, to może ta milcząca większość by się obudziła, no ale nic takiego się nie działo, tak? Proszę. Z
czy pan profesor mógłby wyjaśnić, skąd wziął się sukces szeroko pojętego falangizmu, szczególnie w pierwszym okresie rządów Franco, skąd się bierze ta dominacja jakaś światopoglądowa, kulturowa, nawet powiedzmy tak w cudzysłowie, ruchu przed wojną stosunkowo małego i niestabilnego ideologicznie, powiedziałbym, tak? To wydaje się, że to jest tak. No rzeczywiście falanga w momencie wybuchu powstania, no to była marginesem obozu powstańczego, w dodatku takim marginesem niepewnym. No przecież właśnie José Antonio, który był w więzieniu, z więzienia nawet starał się doprowadzić do rozejmu, do porozumienia, szukał porozumienia z takim umiarkowanym socjalistą Indalesiem Prieto. Właściwie to, że jest to powstanie kierowane przez generałów i przedstawicieli ówczesnych elit, no, wcale mu się nie podobało. Tak? No, właściwie gdyby José Antonio był na wolności, to kto wie, właśnie byłby jedynym człowiekiem w Hiszpanii, który być może mógłby doprowadzić do jakiegoś kompromisu właśnie, prawda? No i nagle ta falanga z marginalnego odłamu rzeczywiście staje się nagle masową, tam w ciągu roku chyba 600 tysięcy nagle jest falangistów, prawda? No, dlaczego tak się stało? No to jednak była decyzja Franco, bo Franco chciał się na kimś politycznie oprzeć, to znaczy od nikogo nie chciał się uzależniać, więc później można powiedzieć, falangistów też właściwie jakoś tam oszukał, tak samo jak innych, ale w tym momencie falangiści byli mu bardzo przydatni z dwóch powodów. Tak? Po pierwsze, stanowili najbardziej widoczną alternatywę dla karlistów, tak? A właśnie samodzielności karlistów Franco się najbardziej obawiał. Zresztą przecież przywódcę karlistów Falcondego to właśnie kazał, postawił mu alternatywę, kiedy Falconde utworzył Królewską Akademię Wojskową w wyzwolonej Pampelunie, to Falcondego postawił przed alternatywą albo sąd wojenny i rozstrzelanie, albo emigracja do końca wojny, prawda? Więc Falconde musiał w Portugalii spędzić całą wojnę. Więc chciał mieć przeciwwagę dla karlistów, którzy byli zorganizowani, którzy no, mieli ideę, którzy mieli własną milicję, tak? Czyli Requetes, prawda? 70 tysięcy. Natomiast nikt inny nie mógł być tą alternatywą, dlatego że pozostałe jakby segmenty tego obozu powstańczego były, niektóre były na przykład, no właśnie można powiedzieć, skompromitowane tym, że były establishmentem tej stuletniej monarchii liberalnej, prawda? Ci monarchiści alfonsjańscy. Inni, te ugrupowania też nie miały żadnej swojej siły pewnej bojowej, prawda? To są wojnie się, w czasie wojny się liczy, a falangiści jakby dawali mu to, co w tym momencie potrzebował, czyli takich czytelnych symboli, wokół których można się jednoczyć, prawda? Że to jest właśnie ta ideologia narodowego syndykalizmu, że to są te symbole jarzma i strzały, że to jest umundurowanie, że jest hymn no, w postaci, prawda, Cara al Sol, że tym wszystkim miał to wszystko, czym można wzbudzać, falanga miała to wszystko, czym można wzbudzać nastrój entuzjazmu takiego heroicznego, prawda? I dlatego Franco postawił na falangę w tym momencie
pozwolił jej się rozrosnąć, no, przewidując słusznie, że jak i tak nie żyje już José Antonio, to on sobie z tymi falangistami poradzi i ich w odpowiednim czasie sprowadzi do pionu, że tak powiem. Tam jeszcze było pytanie, proszę. Miały wpływ na to wszystko? Będę miał jedną uwagę i jedno pytanie. Uwaga jest taka, pan profesor wspomniał, że władza frontu ludowego była władzą demokratycznie rzecz ujmując legalną. Po wygranych wyborach, no chyba już ta rzecz, wszystko na to wskazuje. Ostatnia książka dwóch hiszpańskich historyków pokazuje, że skala tych fałszerstw wyborczych, przemocy w trakcie wyborów i po wyborach jest już chyba taka, że nawet jeżeli chodzi o legalizm, możemy się zastanawiać, czy także ta legalność demokratyczna została zastosowana. I wszystko na to wskazuje, że chyba już teraz możemy się bardzo poważnie zapytać, czy nawet postawić hipotezę, że front ludowy do władzy doszedł nielegalnie, bo gdyby to rzeczywiście uczciwie policzono, być może tej większości by nie było. Natomiast moje pytanie jest takie, przyznam, że to jest to kwestia, która mnie nurtuje i ciekawie jestem odpowiedzi pana profesora. Jak połączyć ten katolicyzm generała Franco z jednak ciężkimi represjami po wojnie domowej, mniej więcej 25 tysiącach zamordowanych, znaczy skazanych na karę śmierci z wykonanymi wyrokami sądowymi. No właśnie, jak to będzie położyć. No tak, jeśli chodzi o pierwszą kwestię, no to jak pan słusznie zauważył, teraz o tym wiemy, prawda? To znaczy, wiedziano oczywiście, że są fałszerstwa, no ale no, tak dokładnie jak teraz ich nie znano. Zresztą no, wiedziano jedno od początku, że liczba mandatów, ze względu na tam manipulację przy ordynacji, była większa dla lewicy, natomiast w liczbach bezwzględnych głosujących to niewielką większość miały ugrupowania nielewicowe. Natomiast druga rzecz, no najprościej odpowiedziałbym tak, dokładnie na tej samej zasadzie, na której można to wytłumaczyć, jak no, nazwijmy to ofiar inkwizycji. No, to się jakoś można połączyć z katolicyzmem, prawda? Więc oczywiście, że Franco był bardzo, że tak powiem, surowy, że sądy orzekały, te trybunały orzekały bardzo często karę śmierci. Ile rzeczywiście tych wyroków wydano i ile wykonano, no to tu są ogromne rozpiętości. No, oczywiście, że profrankistowski historyk Salas Larrizabal, on wylicza dokładnie tam 22 tysiące ileś, no nie pamiętam, 700 czy coś, no a z kolei im bardziej antyfrankistowskie, im bardziej sympatie lewicowych historyków, no to tam wzrasta nawet do ponad 200 czy 250. No zapewne ta liczba gdzieś mieści się nawet nie po środku, ale myślę, że gdzieś tak około 50 tysięcy. Tylko, no widzi pan, no, różnica jest zasadnicza. Terror czerwony był po pierwsze no, zupełnie pozasądowy, tak? To był terror z domu, tak? Natomiast no, tutaj mamy do czynienia jednak z działalnością sądów, z jakimiś procedurami, z jakimiś zasadami na podstawie jasno określonych przepisów prawa, prawda? Więc to jest różnica podstawowa. No, druga różnica pomiędzy terrorem czerwonym a białym jest taka, że no, terror, że frankiści oczywiście po prostu no, najpierw rozstrzeliwali, a potem skazywali też na śmierć.
ale frankiści nie znęcali się nad ofiarami, nie dopuszczali się aktów jakiegoś bestialstwa. No, natomiast trudno znaleźć rodzaj tortury czy bestialstwa, którego by nie stosowali czerwoni, zwłaszcza anarchiści. To też trzeba podkreślić, to niekoniecznie komuniści, ale właśnie najbardziej, tak powiem, bestialskie zbrodnie, jakich się dopuszczała strona czerwona, to były anarchistów.